zanim kupisz Cocker Spaniela. Oczywiście Cocker Spaniele są psami bardzo charakterystycznymi z wyglądu, bardzo fajnym, jeśli chodzi o ich wygląd, o charakter i zachowanie też, ale zanim się na niego zdecydujesz, jednak musisz się zastanowić, odpowiedzieć sobie na kilka pytań, czy on spełnia warunki, jakie stawiasz psu, a co ważniejsze, czy ty spełniasz warunki, jakie musi posiadać opiekun, właściciel Cocker Spaniela. Zacznijmy od tego, że są to psy mocno wiążące się z opiekunem, z ludźmi. One nie lubią samotności, nie lubią być same, one potrzebują naszej obecności, potrzebują tego czasu z nami i tego czasu potrzebują całkiem sporo. Czyli musisz po prostu lubić być z psem, lubić być przy tym psie i co ważniejsze, no równie ważne, musisz mieć oczywiście na to czas. W innym przypadku te psy mogą być nieszczęśliwe. Izolowanie ich, brak kontaktu, brak naszej uwagi jest czymś dla nich bardzo, bardzo niefajnym. One po prostu nie będą szczęśliwe. Następna rzecz to to, że musimy zapewnić mu całkiem sporo ruchu. Jednak są to psiaki o dużym temperamencie, o dużej potrzebie ruchu. One potrzebują tego wysiłku i fizycznego, i umysłowego. Jednak one potrzebują ruchu. On jest dla nich bardzo ważny. Bez tego ruchu mogą być nieszczęśliwe. Tak samo jak bez naszej obecności. Mogą zacząć pojawiać się problemy i to jest taka podstawa. I nie zawsze ten taki spokojny spacer, nawet godzinny, wystarczy, żeby zaspokoić tą potrzebę ruchu. Następna rzecz to to, że to są psy wesołe, przyjazne, bardzo pozytywne, nastawione do otoczenia i lubią to okazywać. To nie są psy jakieś bardzo spokojne, takie zdystansowane. One są psami przyjacielskimi, wesołymi, lubiącymi zabawę, lubiącymi psikusy. No i właśnie, jeśli chcemy tego typu psa, to świetny wybór. Kolejna rzecz to to, że choć są bardzo na nas nastawione i w miarę posłuszne, to jednak trochę ma natury takiej samodzielnej, upartej. Nie będzie nas tak bezwarunkowo słuchać. On ma swój rozum, on ma swoje spojrzenie na świat, on lubi podejmować decyzje, nie będzie patrzył na nas jak w obrazek i nie będzie wykonywał wszystkiego bez zastanowienia, co mu każemy. On jednak zastanowi się, no zrobi to w sposób błyskawiczny oczywiście i nie będzie psem w tym typie, że zrobi dosłownie wszystko, żeby jego opiekun był zadowolony. I chociaż one naprawdę są posłuszne i nie będą sprawiały problemu, to jednak swój rozumek, a raczej rozum mają, no i bardzo fajnie. Kolejna rzecz to to, że uwielbiają się uczyć. I to naprawdę bardzo szybko, bardzo skutecznie. I naprawdę najlepiej, gdybyśmy my też to lubili, gdybyśmy lubili szkolić tego psa, pokazywać mu nowe rzeczy, tak żeby był zadowolony, tak żeby również nam to sprawiało radość. A to jest coś fajnego, ponieważ łączymy tutaj wysiłek fizyczny i umysłowy z naszą obecnością i z nauczeniem psa czegoś nowego. Czyli połączenie trzech bardzo ważnych rzeczy w jednej materii, czyli w szkoleniu. Niestety wiele osób o tym zapomina. Oczywiście szkolenie, wychowanie, co ważniejsze, to musimy być delikatni i spokojni. Zero agresji, zero krzyku, zero negatywnych emocji, tak to ujmijmy, ale również konsekwentnie i stanowczo. On musi znać granice, on musi wiedzieć, co mu wolno, czego nie wolno i musimy mu to przekazać w odpowiedni sposób. Tak, żeby w negatywny sposób nie wpłynąć ani na jego psychikę, ani na jego zachowanie, ale nie jest to coś trudnego. Po prostu normalne, zwykłe wychowanie psa. Coś, co wiele osób uważa za coś strasznego, czy też wyolbrzymia, ale no to jest zwykła, normalna rzecz. I nie powinna nam sprawiać problemu. Zanim kupisz Cocker Spaniela, musisz pamiętać, że one nadal posiadają dosyć silny instynkt myśliwski. No i niekiedy trzeba uważać na to, żeby nie pogonił za czymś, a ponieważ jest skutecznym myśliwym, no żeby nam czegoś nie przyniósł. Do tego woda i krzaki. To też coś, co bardzo lubi. Woda, krzaki, gałęzie, zarośla, błoto,
No i mamy obraz, że niekiedy Cocker Spaniel może wrócić troszkę ubrudzony, no ale tutaj no mamy oczywiście wodę, taką do mycia, ale też mamy rozum i wiemy, gdzie go wypuszczać, gdzie go pilnować. Zanim go kupisz, też musisz pamiętać, że może nas ostrzec, być stróżem, ale nie nadaje się raczej na obrońcę. Trzeba też pamiętać, że jednak no często się zdarza, że lubi szczekać, lubi przekazywać te informacje, że coś się dzieje. Lubi swoim szczekaniem pokazywać, że ktoś idzie, że ktoś gdzieś coś robi, że gdzieś pies zaszczekał, że ptak gdzieś jest. No, oczywiście musimy nad tym też troszkę popracować. Nie wyeliminujemy raczej tego nigdy tak całkowicie. No nie jest to też coś takiego, żeby mogło być bardzo, bardzo dokuczliwe, ale jednak trzeba o tym pamiętać. Trzeba też pamiętać o tym, zanim go wybierzemy, że pielęgnacja jednak trochę czasu zajmuje. Nie jest może jakoś czymś przerażającym, że będziemy na tej pielęgnacji spędzać co tydzień, pół dnia czy cały dzień, ale jednak w porównaniu z niektórymi innymi psami troszkę czasu nam to zajmie. I pamiętajmy, że pielęgnacja to nie tylko wygląd, ale też cała masa innych rzeczy, czyli jego kondycja, jego zdrowie. Pamiętajmy też, że może być w mieszkaniu, nawet takim nie za dużym, jeśli oczywiście zapewnimy mu odpowiednią ilość ruchu. Wtedy raczej nie powinniśmy mieć problemów z nim, tylko że tak, jak mówiłem, tego ruchu potrzeba dosyć dużo. A im mniejsza przestrzeń, w jakiej żyje, oczywiście się, do której się dostosuje, to jednak musi troszkę tego ruchu wtedy mieć więcej. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, zanim wybierzemy Cocker Spaniela, to tycie. On jednak lubi sporo zjeść. On jednak spojrzy na nas tymi swoimi oczkami i damy mu kolejnego smakołyka, damy mu kolejne jedzenie, a jeśli nie zapewnimy mu odpowiedniej ilości ruchu, to niestety może pojawić się tycie. Tycie, które w tych takich bardziej zaawansowanych przypadkach może w bardzo negatywny sposób wpływać na jego zdrowie. To jest oczywiste. To nie jest zagrożenie tylko dla ludzi, ale też dla naszych pupili, dla naszych psiaków, dla kotów też. Więc musimy na to uważać. Czyli zanim kupisz Cocker Spaniela, nie sugeruj się od razu jego wyglądem, ponieważ to naprawdę może zmylić. To są psy niewiarygodnie inteligentne, ruchliwe, mające swoje zdanie, kochające właściciela, opiekunów, bardzo oddane, ale ze swoim charakterem. To jest jednak pies myśliwski. Pies, który musi sobie dać radę. No i niekiedy daje sobie z nami tak skutecznie radę, że to on jest tym opiekunem wydającym polecenia, a nie my. Ale jeśli tylko o tym pamiętamy, to wychowiemy psa i będziemy mieć psa genialnego. Naprawdę, niestety, ale te Cocker Spaniele nie są tak popularne, jakby mogły być, ale no nie są tak wybierane często, jak powinny być. No przynajmniej według mojego zdania, ale każdy ma inne zdanie. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. Spójrz też na moje inne kanały, linki w opisie. Kanał Marcin Pasierb to bardziej o odżywianiu, przepisy, tego typu rzeczy. Ciekawski jak Polak, nauka, kosmos, technika, jak coś działa, a kanał historyczny, no to jak sama nazwa wskazuje. A na dzisiaj dziękuję i zapraszam oczywiście ponownie.